Jesteśmy na ulicy Warszawskiej, gdzie został postawiony przez pierwszego przewodniczącego głaz, gdzie mamy się możliwość spotkać i uczcić rocznicę w tym roku 44. Powstania Solidarności. No właśnie na głazie widzę Solidarność, napis rocznica Powstania Solidarności. Dzisiaj w dniu 31 sierpnia rocznica. Tak, od 2005 roku został ustanowiony Dzień Solidarności. No i, a już jest teraz 44. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i staramy się je uczcić. To najlepsze lata Solidarności za nami? Są młodzi? Mało, ale są. Jakie plany dalsze? Jak wygląda obecnie praca związku? Czy jesteście widoczni? Ja myślę, że jesteśmy widoczni. Starczy obejrzeć nasz Facebook związkowy. Tam widać, co robimy. Ostatnio wręczaliśmy w Mińsku Mazowieckim portrety księdza Jerzego do biur ludzi. Jeździmy na mszę świętą do Popiełuszki, mamy dyżur u Popiełuszki. A jeżeli chodzi o pracowników, no to po prostu komisje zakładowe, pomagamy im w różnych sprawach takich pracowniczych. Co roku spotykamy się w tym miejscu. No i właśnie, czy ta pamięć trwa i czy ta pamięć ma szansę przetrwać? Ale musi przetrwać, musi, koniecznie. To od nas zależy przecież. To jakoś jak? Młodzi nie garną się do tego, żeby w ogóle coś pamiętać. W ogóle nie pamiętają o tym. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Czas zastany i Polska obecna wymagała jednak walki te 40-50 lat temu. I nawet myśmy się nie spodziewali, że tak będzie, że walka taka będzie. Bo myśmy gdzie inni tą walkę. Czekali na tą walkę, tak? A teraz. Ale nie spodziewałam się tego, że tak będzie. Nie spodziewałam się. Najważniejsze wydarzenia z tamtych dni, z tamtych lat. Co pani zapamiętała? Jak Biała Podlaska wyglądała wtedy? Jakie działalności żeście prowadzili? Gdzie żeście byli widoczni? Co żeście robili? Komu pomagali? Byliśmy pełni otuchy takiej, pełni nadziei. Czy dla was jest ważne to, że jest to miejsce w Białej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej i że możecie się tutaj spotkać? No jest i się cieszę, że ktoś mnie posłuchał i zrobił to miejsce. A, to była pani inicjatywa? To ja, to moja, to z Andrzejem Czapskim. Bo to z Andrzejem to się pracowało. To się pracowało z Andrzejem. Rozmawiam z osobą nietuzinkową, pan Andrzej Czapski. Panie Andrzeju, lata mijają. My się tu spotykamy, państwo pamiętacie o tych czasach, natomiast no właśnie, czy my w dobie obecnej, młode pokolenia, cokolwiek jeszcze pamiętają, czy tkwi to w nich, czy o tym myślą, czy to już jest zapomniane? Różnie można oceniać. To zależy przede wszystkim od nas samych, jeżeli pielęgnujemy to w naszych rodzinach, wśród swoich najbliższych, w swoim otoczeniu, no to osadza się, ale siłą rzeczy pewne fakty ulegają zatarciu, zostają symbole. Jak wspominamy no, takie wydarzenia ważne dla historii, jak zwycięstwo pod Grunwaldem, czy Wiktoria Wiedeńska, czy jeszcze pamiętamy żywo warszawską bitwę i zwycięstwo nad Sowietami. A to wszystko się zsuwa w historii, ale chodzi o to, żeby został w pamięci fakt, sam fakt, samo wydarzenie. No i ktoś, kto jest zaciekawiony, to powinien sobie szukać dodatkowej wiedzy. Więc, a nam, którzy żyjemy, ja akurat w tych czasach żyję, kiedy dane mi było widzieć upadek systemu komunistycznego, w co nie wierzyłem, bo mój dziadek opowiadał, że to się tak łatwo nie zdarzy, że imperia tak krótko nie żyją. Uznaję to za wielkie szczęście swoje, że mogłem doczekać. I też za wielką, wielką satysfakcję i szczęście, że jakąś cząstkę maleńką sobie tego dołożyłem i że mogę przekazywać to swoim dzieciom, jakby żywy dowód historii. I ja staram się pielęgnować to
wiedzę. Było was, członków Solidarności, prawie 10 milionów, z tego co pamiętam. Ogromna ich rzesza i znaczna ich część. To osoby w tym momencie już zapomniane. X, Y. Natomiast każdy z was, każdy z państwa wniósł swoją część do tej walki. W zasadzie powiedział pan coś w rodzaju laurki. Ja dziękuję bardzo i potwierdzam, że każdy coś tam wniósł, każdy ma prawo czerpać z tego radość. I to, co dzisiaj mamy, to na pewno jest zasługą tego czasu. Przede wszystkim podkreślę bezkrwawego zrywu, który po raz pierwszy w historii Polski zaistniał i dał sukces. Bezkrwawego, ale może też wyjaśnijmy panie Andrzeju, że jednak wymagało to ofiar. No, poświęcenia strajki, wymagało niepewności. Ja mówię bezkrwawego w tym sensie, że nie było dużych ofiar, ale oczywiście tak, stan wojenny przyniósł ofiary i o tym nie możemy zapomnieć. Ale mówię o porównawczo do ofiar, jakie dają powstania zbrojne, więc to jest problem. Czy grudzień, czy październik 56, to te zajścia dały duże ofiary. Tutaj to obeszło się jak na zmianę ustroju całkowicie dobrze i szczęście mamy. I na koniec, czy to nie jest jakieś porównanie, czy to nie jest przypadek, że rocznica Solidarności, gdzie spotykamy się w dniu 31 sierpnia, a już jutro 1 września? No, trzeba pamiętać, że wolność nie jest dana, tylko jest ciągle do zdobywania, czyli codzienną pracę trzeba ją zdobywać, a 1 września pokazuje, że można ją stracić w sposób gwałtowny i niepowetowane straty pokolenie całe, tu rozmawiałem z panem Marianem, poniosło i aż ciarki przechodzą, że człowiek w życiu otarł się tylko o to, bo to 15 lat różnicy pomiędzy wybuchem wojny a moim narodzeniem, to jakby wczoraj, prawda? Jak patrzymy, dzisiaj obchodzimy 44 lata od założenia Solidarności, to już 44, a tu 15 lat i ja jakby czuję na plecach ciarki tej wojny. Tak?